20. Proszę o ciszę i zajęcie miejsc. Teraz będzie przed samymi świętami tak wydawiało. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40. Otwieram 60. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, zaproszonych gości, administrację, pana wójta, pana mecenasa oraz panów kierowników i dyrektorów. To wszystko. Proponowany jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 14 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy. Oj, przepraszam, 13 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 59. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 59. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, omówienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, spółka z o.o. Punkt dziewiąty, plan pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok. Punkt dziesiąty, plan pracy Rady Gminy na 2024 rok. Punkt jedenasty, przedstawienie budżetu na 2024 rok. Punkt pierwszy, przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Podpunkt drugi, przedstawienie opinii o projekcie budżetu na 2024 rok. Podpunkt A, uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2024-2033. Podpunkt B. Uchwała składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jeziora Wielkie na 2024 rok. Podpunkt 3. C. Uchwała składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jeziora Wielkie na 2024 rok. Podpunkt D. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2024 rok. Punkt 12. Dyskusja. Punkt 13. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 60 przez 365 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Podpunkt 2. Uchwała nr 60 przez 346 przez 2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Podpunkt 3. Uchwała nr 60 przez 347 przez 2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2024-2033. Podpunkt 4. Uchwała nr 60 przez 348 przez 2023 w sprawie budżetu na 2024 rok. Podpunkt 5. Uchwała nr 60 przez 349 przez 2023 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2024 rok. Podpunkt 6. Uchwała nr 60 przez 350 przez 2023 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2024 rok. Podpunkt 7. Uchwała nr 60 przez 351 przez 2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku docelowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Podpunkt 8. Uchwała nr 60 przez 352 przez 2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zaświadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Domu i w Szkole na lata 2024-2028. Przepraszam, jestem troszkę przeziębiony. Podpunkt 9. Uchwała nr 60 przez 353 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Podpunkt 10. Uchwała nr 60
przez 2054 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2024 roku. Podpunkt 11. Uchwała nr 60 przez 355 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Punkt 12. Uchwała nr 60 przez 356 przez 2023 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2022. Punkt 13. Uchwała nr 60 przez 357 przez 2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Punkt 14. Uchwała nr 63358 przez 2023 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddane w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Podpunkt 15. Uchwała nr 60359 przez 2023 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 16. Uchwała nr 60 przez 360 przez 2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaka ratownika oraz strażaków ratowników OSP w gminie Jeziora Wielkie. Podpunkt 17. Uchwała nr 60 przez 361 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie dokonania analizy rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych w gminie zadań publicznych. Podpunkt 18. Uchwała nr 60 przez 362 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu w celu skutecznego i efektywnego wdrożenia i aktualizacji zrozumiałych dla pracowników urzędu polityk bezpieczeństwa informacji w ramach optymalizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podpunkt 19. Uchwała nr 60 przez 363 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podpisów elektronicznych. Podpunkt 20. Uchwała nr 60 przez 364 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji o zatwierdzenie wniosku suwerena RP o publikację oświadczenia w sprawie fuzji PKN Orlen z PGNiG i przesłanie go do wymienionej we wniosku instytucji. Podpunkt 21. Uchwała nr 60 przez 365 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie Procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonanych online przez interesantów poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu. Punkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 16. Zakończenie sesji. Pierwsze otwarcie sesji mamy zrealizowane. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Proszę Państwa radnych o głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 13 radnych na 15, więc Rada jest prawomocna uchwalać prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Annę. Przyjmuje pani? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 59. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 59. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 30 października 2023 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 13 stron maszynopisu i 23 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżenie, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z
59. sesji Rady Gminy Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 59. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich głosów 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Wniosek został przyjęty. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 59. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 59. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 30 października 2023 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 59/333/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/334/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/335/2023 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/336/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/337/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2024 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/338/2023 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/339/2023 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/340/2023 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/341/2023 w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/342/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie położonej w miejscowości Przyjezierze dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 59/343/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w jednostce samorządu terytorialnego przepisów dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa 2055 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 59/344/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej. Uchwała została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8. Omówienie sprawozdania działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich spółka z o.o. Ten punkt omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy może jeszcze ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Mamy tu pana prezesa. Proszę bardzo, panie Jurku. Szeroko omawialiśmy ten punkt na ubiegłym spotkaniu. Moja propozycja jest taka. W przyszłym roku, panie prezesie, proponowałbym po 2-3-letniej już pracy, tak? Jako spółka przeprowadzić tak zwany audyt, żeby po prostu nie było niedomówień, które do tej pory były.
Także w nowym roku życzę wszystkiego najlepszego Panu i pracownikom, aby to odbywało się jak dotychczas i społeczeństwo było zadowolone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych by chciał zabrać głos? Nie widzę. Punkt 9. Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok. Ten plan pracy Komisji mamy ustalony. Jeśli ktoś z Państwa radnych chciał zmienić go, to można było do sesji. Przechodzimy do punktu 10. Plan pracy Rady Gminy na 2024 rok. Chciałbym tu powiedzieć, że na 2024 rok mamy 7 sesji planowanych. Oczywiście no, zgłoszono jakieś nieplanowane, z tym musimy się pogodzić. Punkt 11. Przedstawienie budżetu na 2024 rok. Podpunkt 1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowna Rado, przedstawię teraz plan budżetu na 2024 rok. Oczywiście to jest tylko to, co zamierzamy zrobić, a ile zrealizujemy, to się okaże w trakcie roku, więc to jeszcze różnie może być. Budżet na 2024 rok. Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto dochody w wysokości 24 684 512 zł, w tym dochody bieżące 22 898 002 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 786 510 zł. Plan wydatku przyjęto w wysokości 26 133 770 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 22 963 810 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 3 169 960 zł. Zaplanowane wydatki zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Deficyt budżetu w wysokości 1 449 258 zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Zgodnie z przyjętymi do realizacji przedsięwzięciami w wieloletniej prognozie finansowej w budżecie na 2024 rok zaplanowano środki na budowę chodnika w Jeziorach Wielkich, osiedle w wysokości 177 860 zł, przebudowę drogi Jeziora Wielkie Rzeszyn w wysokości 27 tysięcy złotych, na przebudowę drogi w miejscowości Wola Koruszkowa w wysokości 24 600 zł, budowę remizy ochotniczej straży pożarnej w Jeziorach Wielkich w wysokości 1 035 500 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Właśnie dzisiaj podpisaliśmy umowę z wykonawcą, także prawdopodobnie wybudujemy, zobaczymy, chyba że coś się zmieni. Budowę ścieżki rowerowej w Przyjezierzu w wysokości 30 tysięcy złotych, dotację celową na zdanie prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Siedlimowie w wysokości 400 tysięcy złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacją celową na zadanie prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kościeszkach w wysokości 400 tysięcy złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich w wysokości 50 tysięcy złotych, budowę placu zabaw w Kościeszkach w wysokości 25 tysięcy złotych, podwyższenie wartości udziału gminy w zakładzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich w wysokości 1 000 000 złotych. Do opracowanego projektu budżetu wprowadzono autopoprawki. Zwiększono plan dochodów o kwotę 117 tysięcy złotych z tytułu odpłatności za dożywianie w szkole. Zwiększono plan wydatków o kwotę 422 936 zł na zadanie budowa stacji uzdatniania wody w Golejewie. Zwiększono plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę 234 tysięcy na dożywianie. Zwiększono plan wydatków o kwotę 250 tysięcy, dotacja celowa na zadanie budowa placu zabaw, ogrodzenia wraz z ściągami pieszymi oraz trybun i szafek skrytkowych w miejscowości Przyjezierze.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 117 tysięcy na zakup materiałów i usług remontowych w szkołach podstawowych. Wprowadzono przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 672 936 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 24 801 512 zł, w tym dochody bieżące 23 015 002 zł. Dochody majątkowe 1 786 510 zł. Planowane wydatki w 2024 roku wynoszą 26 923 706 zł, w tym wydatki bieżące 23 080 810 zł. Wydatki majątkowe 3 842 896 zł. Przedkładając powyższy projekt budżetu wraz z autopoprawkami, proszę Wysoką Radę o przyjęcie budżetu na 2024 rok. Wysoka Rado, na pewno jakieś zmiany jeszcze będą w tym budżecie, więc jeżeli w miarę napływu środków lub umniejszenia tych środków pewnie jakieś zmiany nastąpią. Najbardziej martwię się o to dofinansowanie, gdzie mamy na budowę farmy fotowoltaicznej, bo to jest duża kwota i nie mamy jeszcze podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wierzę w to, że uda nam się to wybudować, bo to będzie, że tak powiem, duży zastrzyk finansowy i ratunek dla naszej gminy, jeżeli chodzi o finanse i bezpieczeństwo energetyczne, bo nawet szacuje się, że około tam ponad 2 milionów złotych można zaoszczędzić przy takiej dużej wielkości, przy instalacji takiej wielkości, więc myślę, że to by było duży zastrzyk finansowy i myślę tutaj przede wszystkim o przyszłości, że nasza gmina będzie borykała się pewnie z problemami finansowymi coraz większymi, więc oby nam się to udało zrealizować. Jeżeli będą jakieś zmiany, wierzę w to, że będą jeszcze większe pieniądze, środki, bo tych inwestycji na ten przyszły rok mamy niewiele zaplanowanych w porównaniu z tymi latami ubiegłymi, gdzie już się przyzwyczailiśmy do tego, że wydawaliśmy trochę tych pieniędzy i tych inwestycji było realizowanych. Mieszkańcy się przyzwyczaili. Zobaczymy, co będzie. Wierzę w to, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Podpunkt drugi. Przedstawienie opinii o projekcie budżetu na 2024 rok. Czy państwo radni pozwolą, aby te uchwały składu orzekającego nie były czytane w całości? Odnośnie budżetu na przyszły 2024 rok życzyłbym sobie, jak i panu, jak wszystkim tutaj państwu radnym, państwu tu zgromadzonym, żeby tak się zamknął, załóżmy, koniec roku, to jak ubiegły rok, jak ten rok, inwestycje, które były planowane w 2023 roku, szanowni państwo, zostały praktycznie zrealizowane w 100%. To jest wartość bagatela 8-9 milionów złotych. To naprawdę w stosunku do budżetu bardzo, bardzo duże. Pan wójt tutaj przedstawił jeszcze stację uzdatniania wody. Po ostatniej rozmowie tutaj z prezesem, z wójtem, prawdopodobnie będzie ukończona w przyszłym kwartale 2024 roku. Ta woda, o której tak cały czas mówiłem jako radny i co niektórzy państwo radni, uległa po prostu diametralnej różnicy, jaką kiedyś mieliśmy. Mamy i będziemy mieć w przyszłości, że z tym problemem się uporaliśmy. Także to mnie bardzo cieszy. No i życzę przyszłej Radzie, bo nie wiem, czy się spotkamy jako ta Rada na koniec przyszłego roku. Oby kontynuacja tego była i zostało zrealizowane wszystko tak jak do dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. A więc wracamy do tematu. Uchwała składu orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2024-2033. Chciałbym tu zmienić, że uchwała składu orzekającego jest dla nas pozytywna. Podpunkt B. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2024 rok. Tutaj również mamy pozytywną uchwałę, opinię, znaczy się uchwałę.
Podpunkt C. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2024 rok. Tutaj uchwała o opinii jest również pozytywna. Przechodzimy do podpunktu D. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2024 rok. Tu bym poprosił Panią Przewodniczącą Komisji Anetę Barczak o odczytanie. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2024. W dniu 5 grudnia 2023 odbyło się posiedzenie komisji, na którym przeprowadzono analizę projektu budżetu na 2024, który zakłada dochody budżetu gminy na kwotę 24 684 512 zł. Wydatki budżetu gminy na kwotę 26 133 770 zł. Przychody budżetu gminy na kwotę 1 759 230 zł. Rozchody budżetu na kwotę 309 972 zł. W projekcie budżetu na 2024 założono deficyt budżetowy w wysokości 1 449 258 zł. Planowany deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami podchodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Planowane dochody zapewniają sfinansowanie podstawowych i niezbędnych zadań. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy Jeziora Wielkie na 2024. Podpisano Aneta Barczak, Paweł Glanc i Marek Wysocki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 12. Dyskusja. Czy ktoś by chciał zabrać głos w sprawie budżetu na 2024 rok? Państwo radni? Nie widzę, więc chyba wszyscy się zgadzają z tym, co jest zaproponowane. Przed projektami uchwał proponuję 5 minut przerwy.
Zajęcie miejsc. Proszę o ciszę. Punkt 13. Projekty uchwał. Na początku chciałbym się spytać, czy Państwo radni pozwolą, aby wszystkie uchwały nie były czytane w całości? Państwo radni? Czy pozwolicie, aby uchwały nie były czytane w całości? Tak, dobrze, dziękujemy. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 60/345/2023. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 60/346/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Tu bym poprosił panią skarbnik o odczytanie uzasadnienia. Co będziemy głosować? Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 tysięcy, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 4 tysiące, wpływy z usług, 26 tysięcy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat, o kwotę 120 tysięcy złotych, środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 15 tysięcy złotych, wpływy z różnych opłat, o kwotę 5 tysięcy złotych, wpływy z usług, o kwotę 750 tysięcy złotych, dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, o kwotę 3060 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na świadczenia pieniężne, dodatki dla gospodarstw domowych, o kwotę 7604 zł 8 groszy środki Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny oraz na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 70 tysięcy zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 3060 zł na dodatki dla gospodarstw domowych, o kwotę 7604 zł 8 groszy na zatrudnienie asystenta rodziny. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 422 936 zł na zadanie inwestycyjne budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Golejewo i o kwotę 250 tysięcy złotych dotacja celowa na zadanie poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na plaży głównej w Przyjezierzu. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie z działu 926 rozdziału 926-95 na dział 801, rozdział 801-95. Zwiększono plan rozchodów, przelewy na rachunki lokat o kwotę 1 542 936 zł. Środki zaplanowano na wydatki roku 2024. W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem numer 2. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 60/347/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2024-2023. Proszę o głosowanie.
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 0, przeciw 0, wstrzymujących się 1 osoba. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 4. Uchwała nr 60/348/2023 w sprawie budżetu na 2024 rok. To jest właśnie ten budżet, który odczytał pan wójt. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo, uchwała została przyjęta. Podpunkt 5. Uchwała nr 60/349/2023 w sprawie uchwalenia planów stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2024 rok. Proszę o głosowanie. W sprawie stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 6. Uchwała nr 60/350/2023 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na lata 2024. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 7. Uchwała nr 60/351/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Proszę o głosowanie. Można by poprosić pana informatyka? Proszę. Przepraszam bardzo państwa radnych, ale tutaj błąd internetu. Musimy ponowić głosowanie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 8. Uchwała nr 60/352/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Domu i w Szkole na lata 2024-2028. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 9. Uchwała nr 60/353/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich tryb ich pobierania. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 10. Uchwała nr 60/354/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2024 roku. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta.
Podpunkt 11. Uchwała nr 60/355/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony i dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę o głosowanie. Pani Elżbieto, zagłosowała Pani? O, dziękuję. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 12. Uchwała nr 60/356/2023 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Jeziora Wielkie za lata 2021-2022. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 13. Uchwała nr 60/357/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 14. Uchwała nr 60/358/2023 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 15. Uchwała nr 60/359/2023 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminy ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 16. Uchwała nr 60/360/2023 w sprawie udzielenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaka ratownika oraz strażaków ratowników OSP w gminie Jeziora Wielkie. Chciałbym tu zmienić, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego wzrosła o 50%, to znaczy za udział w akcji ratowniczej lub działaniach ratowniczych 30 zł było 20 i za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach 15 zł było 10. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, przeciw 0, 1 osoba się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Podpunkt 17. Uchwała nr 60/361/2023. W sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie dokonania analizy rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzchni gminy zadań publicznych. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 18. Uchwała nr 60/362/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu w celu skuteczniejszego i efektywnego wdrożenia i aktualizacji zrozumiałych dla pracowników urzędu polityk bezpieczeństwa informacji w ramach optymizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 19. Uchwała nr 60/363/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podpisów elektronicznych. Proszę o głosowanie.
za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, wstrzymujących się 0, przeciw 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 20. Uchwała nr 60 przez 364 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji o zatwierdzenie wniosku suwerena RP o publikację oświadczenia w sprawie fuzji PKN Orlen i PGNiG i przesłanie go do wymienionych we wniosku instytucji. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 21. Uchwała nr 60 przez 365 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie Procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu. Proszę o uchwałę. O głosowanie, przepraszam. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw jest 2 radnych, jedna osoba się wstrzymuje. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos? Pani Elu. Ja chciałam zapytać pana burmistrza, co słychać w sprawie przejęcia dróg w Radunku i w Rzeszynie? Szanowni Państwo, jedna część, bo to z dwóch odcinków, z dwóch działek się składa, ta droga. Jedna już jest przekazana na rzecz gminy, natomiast druga działka musi mieć tam uregulowany stan prawny odnośnie księgi wieczystej. Chodzi o drogę w Radunku, tak? Słucham? W Radunku? Tak, w Radunku. A w Rzeszynie? Jest złożony wniosek, też czekamy, bo musi być decyzja komunalizacyjna wojewody, nie? Panie Jurku, chciał pan zabrać głos? Jeśli pan chce. Skoro pan... Nie, bo widzimy, zgłaszał się pan to. Szanowni Państwo, skoro jeszcze mam pytanie odnośnie wniosku, który złożył, nazwiska nie przypominam sobie, pan Marek, odnośnie tych 28 metrów kwadratowych powierzchni właściwie ziemi z przeznaczeniem na drogę dojazdową. W tym punkcie Państwo rozpatrywaliście już tą sprawę, czy nie? Panie Radny, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Wójt mnie poprosił, abym szczegółowo przedstawił Państwu, jak oceniamy prawnie tę prośbę Szanownego Pana Marka Frąckowiaka. Proszę Państwa, funkcjonowanie gminy jako na tym rynku obrotu nieruchomościami jest mocno ograniczone, dlatego że wszelkie działania, które gmina podejmuje w tym zakresie, muszą mieć umocowanie w normach prawnych. Początkowo pan Marek próbował rozwiązać ten problem w ten sposób, żeby gmina nabyła w takim wolnym obrocie nieruchomościami prawo własności tej działki, oczywiście z uregulowaniem tego stanu, o którym szanownemu panu Markowi chodzi. Proszę Państwa, w tym zakresie decyzja o nabyciu na podstawie umowy sprzedaży jest decyzją swobodną, dlatego że nie istnieją normy prawne, które by obligowały gminę do zawierania takiej umowy w formie czy z punktu widzenia właściciela. Gmina może uczestniczyć, proszę Państwa, bo ustawa o gospodarce nieruchomościami w artykule 13 wskazuje na możliwość zawarcia takiej umowy, ale nie na obowiązek, proszę Państwa. To musimy mieć jasność, że gmina może, ale nie musi.
Poza tym, proszę Państwa, to Państwo, co jest przedmiotem, powiedziałbym, mojego ogromnego uznania i szacunku, z dużą troską pochylacie się nad wydatkowaniem środków publicznych. Nawet, proszę Państwa, przy zawarciu umowy sprzedaży w ramach takiego obrotu cywilnoprawnego, wydatkowanie finansów publicznych też musi być uzasadnione. Musi być, proszę Państwa, uzasadnione interesem publicznym, z którego organy gminy przed RIO, zresztą nie tylko przed RIO, przed innymi instytucjami kontrolnymi będą się musiały wytłumaczyć. I tu, proszę Państwa, oczywiście daleko idąca ostrożność dostrzegania w tym, w tej umowie sprzedaży ewentualnej kwestii interesu publicznego gminy. Te działania się nie powiodły, dlatego też szanowny pan Marek złożył do pana wójta taki wniosek, prośbę o to, żeby dokonać wywłaszczenia nieruchomości, którą jest zainteresowany, która tam stanowi dla szanownego pana Marka duży problem. Proszę Państwa, z wywłaszczeniem jest jeszcze gorzej niż jak umową sprzedaży. Dlatego, że tutaj, proszę Państwa, już sama Konstytucja w artykule 21 ustęp 2 powiada, że wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko na cel publiczny i tylko za słusznym odszkodowaniem. Co więcej, proszę Państwa, ustawodawca bardzo chroni prawo własności i w tym zakresie możliwość jest uzasadniona tylko interesem publicznym. Wskazywał też szanowny pan Marek na specjalną ustawę, nasz specustawę, czyli ustawę o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych. Ta, proszę Państwa, ustawa oczywiście ona pewne sprawy upraszcza w sensie procedur wywłaszczeniowych, natomiast ona sama, proszę Państwa, no nie zwalnia z obowiązku wykazania przy postępowaniu wywłaszczeniowym istnienia interesu publicznego. Więc żebyśmy, proszę Państwa, mogli ten problem rozwiązać tak, jak szanowny pan Marek oczekuje, musiałby tam istnieć interes publiczny, z którego się gmina przy każdym, proszę Państwa, działaniu wywłaszczeniowym będzie tłumaczyła, począwszy od tego, kiedy w ogóle złoży wniosek. Musi wykazać, jaki gmina ma interes w tym, żeby nabyć prawo własności tej nieruchomości. Co więcej, proszę Państwa, postępowanie wywłaszczeniowe według modelu z ustawy o gospodarce nieruchomościami musi być poprzedzone negocjacjami. Czyli musi być, proszę Państwa, próba dowolnego nabycia, czy dobrowolnego nabycia właściwie ze strony właściciela sprzedaży tej nieruchomości. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, według tej wiedzy, którą mamy, stanu faktycznego i prawnego, tam nie istnieje, proszę Państwa, interes publiczny, który uzasadniałby i wydatkowanie środków publicznych, jak również i ewentualne wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Proszę Państwa, oceniam to jako spór między osobami tam zamieszkałymi czy funkcjonującymi, który, proszę Państwa, może być rozwiązany metodami polubownymi. Pan radny, zresztą pan radny zawsze do polubownych rozwiązań zachęca. Sam zresztą aktywnie uczestniczył w spory nasze z sąsiadem, tak bym tutaj przywołał. Mam tu na myśli gminę zaprzyjaźnioną. Proszę Państwa, tam są, można stosować instrumenty cywilnoprawne. Można, proszę Państwa, zainteresować się postępowaniem rozgraniczeniowym, postępowaniem o tworzenie granic, więc trochę tych instrumentów szanowni Państwo mają, natomiast nie ma, proszę Państwa, tutaj powodów, prawnych przyczyn żadnych, żeby angażować to w taki sposób, jak Państwo oczekują gminę i wydatkować, proszę Państwa, w taki czy inny sposób środki publiczne. Dziękuję uprzejmie. O odpowiedź panu Markowi w trybie odwrotnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie wójcie. Ja jeszcze tak może dopowiem, że prosiłem pana mecenasa, aby znalazł jakąś możliwość, abyśmy mogli prawnie wykupić ten grunt. Bez odpowiedzialności jakiejkolwiek przed jakimiś instytucjami kontrolnymi. Okazało się, że pan mecenas próbował znaleźć furtki. Mówi, nie ma takiej furtki, bo mówi, no radni się zgodzili, jest okej. Okay. Możemy ten grunt kupić, ale i tak RIO, jeżeli chodzi o instytucje kontrolne, nie tylko RIO, bo każda instytucja, która będzie kontrolowała nam budżet i wydatkowanie pieniędzy, zarzuci mi, że nieprawidłowo wydają pieniądze, bo tam nie ma żadnego celu publicznego. Bo gdyby na przykład było ten odcinek łączył nas z inną drogą, ze ścieżką, prowadził do końca, cokolwiek, no to rozumiem, że możemy to kupić.
A jak powtarzam, zachęcałem pana mecenasa, żeby znalazł jakąś furtkę, żebyśmy mogli ten grunt kupić, biorąc pod uwagę zgodę Wysokiej Rady. Okazało się, że nie ma takiej możliwości, aby uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej, bo jeżeli ktoś to skontroluje, wychwyci, no to ja odpowiem. Nie państwo radni, nie ta osoba na rzecz, której, to już tak powiem, przysługę żeśmy wykonali, tylko wójt dostanie ukarany, więc no, ja sobie nie pozwolę na to, żeby zaryzykować w jakikolwiek sposób, żeby ktoś nam zarzucił, że nieprawidłowo wydatkujemy pieniądze. Tym bardziej, że takich sytuacji, drodzy państwo, jak się okazało, na terenie gminy jest mnóstwo. Mnóstwo i też wcześniej takie sytuacje się zdarzały i tutaj akurat no, nie było możliwości takie ze względu na tę dyscyplinę finansów, więc nawet mimo najszczerszych chęci państwa radnych i moich nie ma takiej możliwości. Tutaj akurat jest wola sprzedaży, odsprzedaży tego gruntu przez właściciela na rzecz nawet i gminy i tej osoby zainteresowanej, ale no, my nie możemy brać w tym żadnego udziału. Nie ma takiej możliwości. Tak jak pan mecenas mówił, jedynie możemy wprowadzić rozgraniczenie naszych gruntów istniejącej drogi i ewentualnie, no, no, co już było dokonane i przeprowadziliśmy to rozgraniczenie, więc nie ma takiej możliwości. Tym bardziej, że takich sytuacji na terenie gminy jest sporo, bo za mojej kadencji już były u mnie dwie osoby i takie same sytuacje były, że ktoś tam zaorał drogę, nie mają dojazdu do pola i niestety nie możemy. Znaczy nie było, była droga tylko wyjeżdżona, a nie było jej w mapkach po prostu. Drodzy państwo, Wysoka Rado, chciałbym, podsumowując ten mijający, już miniony praktycznie rok, bo za chwilę mamy nowy rok, podziękować wam za współpracę. Myślę, że ta współpraca, no poza małymi jakimiś tam niedomówieniami, potknięciami, układała się bardzo dobrze, bo zawsze mieliśmy tą większość, jeżeli chodzi o te najważniejsze decyzje, czy to inwestycyjne, czy jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli chodzi o środki, wydatkowanie środków. Ta zgoda jednak w większości zawsze była. Zdarzały się sporadyczne przypadki, tak jak teraz przy głosowaniu budżetu, że ktoś nie wyraził się jednoznacznie, czy jest za, czy jest przeciw. I się wstrzymał, więc to jest taka unikanie odpowiedzialności w moim odczuciu i jak byłem radnym też to powtarzałem, że wstrzymanie się od głosu jest unikaniem odpowiedzialności, bo wtedy no ja, przepraszam, nie głosowałem i tak dalej, ale to nie oceniam, to nie oceniać. W każdym razie w większości ta współpraca wyglądała bardzo dobrze, za co chcę państwu podziękować na koniec tego roku i myślę, że mieszkańcy też w zbliżających się wyborach podziękują państwu, wierzę w to. Chociaż biorąc pod uwagę sytuację u góry, to akurat odwróciło się w drugą stronę, bo im więcej tych pieniędzy spływało na te gminy, zwłaszcza biedne, tak jak my, tych głosów było mniej, więc to taka jest, mówię, analogia dziwna jakaś i tok myślenia i mówię, czasem wszystko, ten los bywa przewrotny. My skorzystaliśmy z tych środków, które były, czy to z rządowych, czy z Urzędu Wojewódzkiego, korzystaliśmy maksymalnie, udało nam się to wykorzystać. Uważam, że nie mamy żadnych zastrzeżeń do swojego postępowania i do wydatkowania tych środków. Gmina się rozwijała, co każdy widzi na każdym kroku. Myślę, że każdy, w każdej miejscowości coś zostało zrobione i no, nie powinno być takich mieszkańców, którzy będą tak niezadowoleni, chociaż ciężko zadowolić do końca kogokolwiek. Bo powiem państwu, że też tak przewrotnie to wygląda, bo im więcej zrobiliśmy, tym więcej, większe są oczekiwania jeszcze, bo jeżeli wcześniej nic się nie robiło, bo z jakichś tam powodów no, nie było pieniędzy i tak dalej, był, że tak powiem, spokój, nikt jakichś większych oczekiwań nie miał, zawsze było realizowane tylko to minimum. I tak to wyglądało. Teraz w miarę jedzenia apetyt rośnie w myśl tego powiedzenia i rzeczywiście coraz więcej osób, nawet gdzie w danej miejscowości było wykonanych kilka inwestycji, jeszcze więcej, a już nie wspomnę o łataniu dziurek, które wczoraj się pojawiły, dzisiaj muszą być załatane. To już naprawdę jest teraz coraz bardziej uciążliwe, gdzie to wyglądało wcześniej troszeczkę inaczej, ale pomijając to, wierzę, że przyszły rok i kolejne lata przyniosą nam jeszcze więcej tych pieniędzy, tych inwestycji wykonanych przez czy to przyszłego wójta, czy przyszłych radnych. Uważam, że my nie mamy sobie niczego do zarzucenia. Wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę i chciałbym państwu za to bardzo podziękować. Mam nadzieję, że w najbliższych wyborach, jeżeli państwo będziecie startowali, w co wierzę, bo rzadko się zdarza, żeby rada była tak zgodna jak teraz, chociaż te początki były różne. Ale rzadko się zdarza, żeby taka rada była zgodna i to wszystko jakoś pomogło nam rozwijać naszą gminę.
w znaczącym stopniu, bo myślę, że te wszystkie inwestycje, które żeśmy wykonali, to są godne podziwu i niektóre gminy bogatsze od nas, zaznaczam, dużo bogatsze, dziwią się, jak to można było zrobić w tak krótkim czasie i jeszcze za takie pieniądze. Nawet biorąc pod uwagę salę gimnastyczną w Wójcinie, wybudowaliśmy ją za 3 miliony złotych, a murowaną salę, naprawdę fajna sala, jeszcze nie jest skończona i nie ma tych odbiorów. A w sąsiedniej gminie salę gimnastyczną podobnej wielkości, z lekkiej konstrukcji, czyli tam będzie plan deka prawdopodobnie i gorszej dużo jakości za 5 milionów będą budować. Więc mówię, że trochę szczęścia jednak mamy, mimo że jesteśmy biedną gminą i tych środków mamy niewiele w porównaniu do innych gmin, jakoś nam się udaje to rozwijać. Wierzę, że będzie jeszcze lepiej i że spotkamy się w przyszłej kadencji, że będziemy mogli współpracować i dalej tą gminę rozwijać i oczywiście z pomocą różnych instytucji, które będą nas dofinansowywać, bo my nie jesteśmy w stanie wygospodarować takich pieniędzy, aby samemu jakieś większe inwestycje przeprowadzić. Co prawda tych pieniędzy w ostatnim czasie troszeczkę udało nam się uskładać i idziemy do przodu cały czas. Wierzę, że tak będzie dalej. Dziękuję jeszcze raz nie tylko Państwu radnym, ale pracownikom za ten miniony rok, sołtysom i wszystkim osobom, które Panu Dyrektorowi, Panu Prezesowi, pracownikom GOK-u i wszystkich instytucji podległych za współpracę, bo naprawdę ja patrząc z perspektywy wójta jestem zadowolony z tego, co się u nas działo i jak to wyglądało, na jakim wysokim poziomie to wszystko było organizowane i przeprowadzane. Dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście, że się staraliście, że każdy dołożył swoją cegiełkę do tego naszego wspólnego dobra, jakim jest nasza gmina. Ja powiem tak, może na zakończenie, że w końcu jestem dumny z naszej gminy. Jestem dumny, że możemy się czymś pochwalić, że nie jesteśmy tylko tą najbiedniejszą gminą, gdzie nie ma dróg, nie ma niczego, bo praktycznie niewiele było, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. Teraz to się zmieniło i uważam, że no, na pewno nie mamy sobie niczego do zarzucenia, że mogliśmy coś więcej zrobić, nie zrobiliśmy. Dziękuję Wam za to wszystko i chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, radości z życia, przede wszystkim podejmowanych decyzji z rodziny. Tego, żebyśmy no przede wszystkim w przyszłości, jeżeli się spotkamy, mogli cieszyć się tym, co zrobiliśmy i każdy z nas nie będzie miał do siebie żadnego żalu ani zastrzeżeń. Wszystkiego dobrego życzę na ten nowy rok, aby się nam jak najlepiej wiodło. Dziękuję, bo zapomniałem, tak, i o pracownikach. Drodzy Państwo, również chciałbym złożyć Wam życzenia na ten nowy rok, aby był szczęśliwszy, zdrowszy może, bo to jest najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi. Będzie wszystko dobrze. A więc wszystkiego najlepszego w przyszłym roku. Zdrówka. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Panie Jurku. Szanowni Państwo, jeszcze może dwa słowa nadmienię. Byłem na spotkaniu z Panem Marszałkiem. Panie Jurku, można by do mikrofonu? Byłem na spotkaniu z Panem Marszałkiem w Urzędzie Marszałkowskim. Był właściwie część zarządu. Był wicemarszałek urzędu, Pani wicemarszałek, piękne życzenia, jeśli chodzi o KPO, rodziców swoich pieniądze przydał. Pani mówi się tylko, że KPO to jest pożyczka, to są. Możemy się starać, ale czy to samo nie jest druga sprawa. Optymistycznie Pan mówił w stosunku do przyszłego roku. No, czas ciężki naprawdę nastał. Po nowym rządzie, aby się Pan życzenia spełniły. Nie wiem, czy to będzie KPO, czy Wasz Polski Ład, czy będzie KPO. Te pieniądze w tym okresie, w tych 8 lat, co dostaliśmy, zostały zainwestowane na siebie struktury. Państwo widzicie, na dzień dzisiejszy, te ostatnie 4 lata, co mówiłem, inwestycje, które powstały, one będą służyć społeczeństwu. Także miejmy nadzieję, że to wszystko w dobrym toku pójdzie.
A jeśli chodzi jeszcze o Urząd Marszałkowski, szczególne życzenia dla Państwa sołtysów. Będziecie zaproszani do Pana Marszałka. Pan Marszałek w stosunku do województwa kujawsko-pomorskiego, czy tam zarząd podjął decyzję o znaczku sołtysa. Dostaniecie Państwo ten znaczek, taki jak był w latach Piłsudskiego, 1920 rok. Mi powiedział, że będzie zapraszał i się spotka, nie wiem, około 2500 sołtysów jest w kujawsko-pomorskim, chyba że poprzez ręce Pana Wójta czy Burmistrza Państwo te znaczki otrzymacie, no i będzie taki symbol. Ze swej strony, jako przewodniczący powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jako sołtys radny, jako mieszkaniec tego terenu, no życzę przyjemnego, właściwie miłego spędzenia Sylwestra. Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę, szczególnie zdrowia, szczęścia, powiem, chociaż nie do końca, no i normalności tej naszej ukochanej ojczyźnie. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania mamy również zrealizowane. Przechodzimy do punktu 16. Zakończenia sesji. Zamykam 60. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich.